Witam was serdecznie z tej strony Esior. Witam was jeszcze raz. Było fajnie w ostatnim odcineczku. Działo się troszeczkę spokojnie. Widoczki nam upiększały ładnie giereczkę, jak właśnie widać na załączonym obrazku, jak my ostatnio skończyli. Także z tego co wiem, mamy iść teraz do anteny tamtej 140-200. Muszę to zapamiętać, choć będzie to ciężko. Pewnie coś się stanie po drodze, znając życie, a ja w tym za dobre nie jestem. Okej, Aiden, nie wyj tyle, nie sapaj tyle, bo się będę bał. To niedobrze. O, już się zaczyna coś dziać. Okej, ogólnie przypominam, dodatkowe misje, wszystko będzie grane na live'ie. Rozszerzę. Przytrzymaj tam. Uuu, ale widoczek. Czekajcie, można tu zejść, tu zejść, tu zejść. Tu zejść. Powiem wam tak. YOLO! YOHI! Wypłynąć, C, zanurkować. O, będzie dobrze wiedzieć. No. No, troszeczkę się skoczyło. Subcio. Okej, mam nadzieję, że mnie dobrze widać, dobrze słychać. W pierwszym odcinku się nawet nie spytałem, ale to nic. Jak mnie to będziemy poprawiać na następnym odcineczku. Spacja. Tu na pewno będzie coś. No za cicho tu jest, kurde. Gryzonie. Chodź tu, kolego. Albo koleżanko, ale się dymi z ciebie. Pio! No leżę, ty kurde. Pio! Okej. Nie było nic takiego. Dreszcze mi wyskoczyły. Okej, wchodzimy do środka. Nie tak. Jakoś zajebać do tyłu. Jest, F, eliminacja. Przeszukaj. Widzę, tu dość tego gryzania jest. Chętnie ich wszystkich wyzabijam. Co tu mamy? Tu mamy jeszcze. Dawaj, bo trzeba przeszukać wszystko. 140-200, 140-200, 140-200. Pamiętać musimy. 140-200. Mamy tu jeszcze coś? Nie. Tego koleżankę przesukałem? Chyba nie. Albo tak? Nie wiem. Good. Dawaj. Alkohol, dawaj. Chwileczki się napijemy na zawsze. Mendo, jedna. Ty! Bum! Leżeć! Leżeć! Szybko, rekonesans. Dawaj tu. Co tu jeszcze mamy? Okej, to chyba na tyle. O, coś jest. O, rumianek. Miodzio. Dawaj. Dużo tego tam dali tutaj. Żywica, dawaj. Może stwierdzili, że ja już zostałem w cirę na pierwszym etapie gry. A tu cisza. A, ty dziadu! Jeden, alem się zląk! Przestraszył! Jest tu jeszcze coś? Normalnie mam takie dreszcze. Nie wiem, czy to widać. No i nie będzie widać. Ale uwierzcie mi, właśnie mi chłop to zrobił. Nic, także seria będzie, widzę, bardzo takiego negatywnych poruszań kamerą, myszką. Nie przejmujcie się, idzie się przywitać. O, kurwa, zaś. Kurwa, to chyba był pięźni, bo kaptur ma. Przeszukaj. No dawaj, szukaj, szukaj, szukaj.
Dobre, widzę tu fajny miodzie. 140, 200, pamiętajcie, pamiętajcie. Ja mam pamiętać, kurde, ja mi ma cię powiedzieć. To nie laj. Uff. Normalnie dreszczy mam od sporo. Muszę się jakoś przyzwyczaić do tej giery. Tu można wyskoczyć, tu można wyskoczyć. A tu nie można przez busa przejść. Może można. Co to jest ten tap, rozszerzony chód? Nie wiem, nie mam pojęcia. No wiem, że się da tutaj. Co, dawaj tu. Cyk. W ogóle jest tu co przeszukać? No. Cykła. Cyk. Cyk. Zdążę. Od razu sprawdzimy, czy jakiegoś kolegi nie ma. Mogę jeszcze przeskoczyć. No tam nie ma nic, dobra. Chętnie bym coś eksplorował, jeśli by było, była taka możliwość. Nie eksplorował, bo bym... Tu na pewno coś będzie. A oprócz mów to raczej nic. Dobra. O kurde. Widzicie tych kolegów? Jest jakąś latarkę można zaświecić? U. A na H się leczy. A G, B, V, C się kłóca, X, Z, Caps. Może na Alt? Shift. Nie ma jakiegoś spokojnego chudu. Kolegów nie chcemy obudzić. Co to jest? Dość ich tam było, widzę. Okej, muzyczka. Muzyka się zmieniła, także może nie będzie już tak skandalicznie. Wow. Prolog będzie ciężko przejść normalnie bez wow. Nie wiem jak to nazwać, ale bardzo śliczne otoczenie, bardzo się mi podoba. Jedziemy z koksem. A jak prolog przejdziemy, będziemy mogli się dokoksić na live'ach. Tu mamy coś. Myślę, że tam wypaniemy w tą hordę zombiaków, no nie? A mi się nie udało. Na razie jest dość, jeśli chodzi o parkour. Nie idzie mi to najgorzej. Będzie jakiś zębiaczek. 140-200. Muszę sobie przypomnieć, bo krótca dziad. Dobra, to myślę, że tu będzie trzeba hipnąć. No, to się nieśliczne. Kurczę. O świcie tu ma być, a rób się chyba pomalutku zmierz. Kruca. O, witaj kolego. Kopnąć, tak? W sumie spoko opcja, robi się ciemno, o, ponoć w nocy jest przerąbane. What the fuck, kurwa. Coś tu się odjebało. O, tu można było gdzieś zjechać tu bliżej? Spiąć się? Nie. Dobra. Umiejętność. Co tu mamy? Zwiększ poziom swojej sprawności w parkurze i otrzymujesz swój pierwszy punkt umiejętności parkurowych. Możesz go użyć, by odblokować swoją pierwszą umiejętność parkurową.
Kontynuuj. Co tu mamy? Skok wysokościowy. Pozwala sięgnąć wyżej krawędzi, kiedy przytrzymasz spację podczas skoku. Najedź na ikonę umiejętności, by przeczytać jej opis, wymagania. A przytrzymaj, by kupić tę umiejętność. Okej, to można wyżej skakać. Co tu mamy resztę? Zmniejsz obrażenie odnoszone przy upadku. C. Trzymaj nawet po wyczerpaniu wytrzymałości i nie trać kontroli w przypadku lądowania krawędzi dużo w trakcie spadania, aby uchwycić się krawędzi. O, spoko opcja. Tu widzę, jest dość konkretnie, także nie ma co. Ty już blisko. Kurwa, byk się dupcu. Dobra, dawaj ty. O, faktycznie rośnie tu w ekraniku ładnie. No nie, tutaj. Jedziemy z koksem. Okay. Robi się ciemno, to jest zły znak. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Jakoś wyjść na górę. Tu mogę wyskoczyć. Aha, to zrobimy tak. Czekaj. Tu zrobimy tak. No. Dechniemy, patrzymy tutaj. Nie miałem zamiaru tu, miałem zamiaru tam. O, tak też może być. Latarka by się przydała. O nie. Powinna być gdzieś tutaj. Przyznałby dom rzeczy, żeby się mógł bać. Także... Ogólnie tu w menu tu się wytwarza, tak? Wytwarzmy tego więcej, a po prostu nie upuść. Przestań używać. Nie. Wytwarzanie. Tak, maksymalnie. Dawaj. Ja i swoje szczęście mam takie ciulate. Latarkę można jakoś zapalić, latareczkę. To jest wyjście. Okej, co tu jeszcze mamy? Wyjście, co tu mamy? Bruń. Dawaj, przeszukaj. O, co to przez... po kolei. Kto się ruszał? Kto się przesunął? Okej, spróbujmy. Nie, czekaj, F. A, V, żeby anulować. No i jest. Nasza rozgłośnia. Muszę włączyć agregat. O, coś maczeta. U, nie. I. O, u, a, i, o, i, on. Chcę... Obrażeń 18. To pałka ma najwięcej obrażeń? Uuu, letaczyk. Czyli zostaniemy przy pale. Okej, okay, czyli musimy wrócić. Chyba wszystko przeszukam. Uuu, mogę to otworzyć? Otwórz. Okej, okay, nie mogę tu otworzyć. O fuck. Gdzie się bale, czy tak? Ha. Dalej się nie dało. Tu mamy nasz agregacik. Dawaj. Co jest? Uuu.
Wow, co to, to się... kurwa jest? Właśnie. Niektórzy wrogi używają silnych ataków, które zadają sporo obrażeń i mogą cię powalić. Tu przed wykonaniem silnego ataku pasek zdrowia wroga zaczyna świecić na czerwono. Wykonaj unik, aby dostać się. Wykonaj unik, wciśnij spacy poruszając się do tyłu lub w bok. Kontynuuj. O! Się zrobił! Wow! Czekajcie, bo mi lampę wywaliło. Tyle podskoczyłem, żeby mi było coś widać w ogóle. Ale się przestraszyłem. Masakra, masakra. Dało to we znaki. Dobra. Spadaj. Ty, Mendo! O! Wow! O ty kurde, Mendo! Zdychaj! Wow! Wow! A! Kurde, no lecę! Ty, Mendo! Wow! Normalnie dreszcze mam. Chciałem to Mendę pierwsze zrobić, a potem te! A co się wystraszyłem jej! Odrodzenie. Niedobrze. Gdzie jestem? Tu jestem. Czemu? Wow! A! Kurwa, nie widziałem właśnie jej. Ja mnie przeklinać. Leżeć. Spadaj. Wow. Kurde, tej nie mogę wyczuć. Chodź tu. Zabiję was wszystkich. Jest czas, żeby lek wykorzystać. Ona lecił tu. Gotowałem? Mówiłem! Ty Mendo, jedna. Gdzie dzielasz? Nie dam ci uciec. O, leżysz. Dobra, teraz z wami się na spokojnie zajmę. O, zmęczyłem się. Dobra. Leżeć! Było blisko. Miałem nie przeklinać. Przepraszam. Bardzo przepraszam, to jest niekulturalne. Kamerę widzę, muszę przesunąć niżej, bo te dodatki, co dostajemy, nie widzicie. Może jesteście chętni to zobaczyć. No, ale się przestraszyłem, normalnie masakra. Dawaj, F. No, będzie ciekawie. Aż lampę zrzuciłem do nagrywania, do oświetlenia. O, teraz będzie lepiej mnie świecić po mnie. Masakra. Ale miałem strach. Nie wszystko w buzi. Okej, do budyneczku chodźmy. O, to rybino. Dawaj, chętnie. Temu nie mogę tu wejść. Bo tu co ty ładnie pokazało mnie. Okej. Bezpieczne strefy. Udało ci się właśnie odblokować pierwszą bezpieczną strefę. Taki domek będzie zielony, dzięki czemu masz teraz do dyspozycji więcej punktów odrodzenia. We wszystkich bezpiecznych strefach znajdują się lampa UV, które gwarantują bezpieczeństwo w nocy.
Czyli mogę sobie spać na otwartym terenie i nie mogą cmoknąć w dupę. Co więcej, każda bezpieczna strefa zapewnia dostęp do punktów odpoczynku, który może zmienić porę na dzień, noc oraz do schowania schowka Aidena. Taka dziewielna na terbiszenna, w którym możesz przechowywać nadmierne przedmioty. Ciekawe, ciekawe. Co mamy w takiej torbie? Mamy coś? Tu. Puściutko, bardzo puściutko. Jest fajna muzyczka. Okej, okay, także idziemy, nene. A ta muzyczka chyba nie powinna grać, bo będzie zwabia demony. 140-200 chyba tak było, co? Kurde, no nie pamiętam. Aiden. Aiden of Aiden. Uciekamy czy nie? Ale że już? Nie, 100 lat. Już Aiden. Co z zapasami? Wszystko gotowe. Ale cicho. Gdzie są wszyscy? Może umarli. Głupia jesteś. Chodźmy. Już. Będzie dobrze. Czekaj. To się nie skończy dobrze. Wprowadziłeś 12, 3, 4, 6? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie. Wypuszczą nas stąd. Ejdi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Pożar! Mamy pożar! Ej, no to tyle, ja się normalnie wczułem. Nie, no, jest ciekawie, powiem, już wiem chyba mniej więcej po co Walca szukamy, żeby znaleźć Mię. Mia to pewnie nasza siostra z tego, co wywnioskowałem, chyba tak mi się wydaje. Jeden drugiego pora będzie pogadać zawsze pogadać z tym gościem od Spike'a. I to tak, to było 140-200, tak? O, jest taka nawet, no. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz.
Ben? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. No, robi się ciekawie. Właśnie tak jak myślałem. Nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To są jakieś jeszcze inne? Mogę tu... Bardzo ślicznie, to daj miejsce. Tu mamy coś? Nie. Wejście. Ładnie. Ładnie tu jest. Ślicznie. I oto tym widokiem zakończymy i przyjemną piosneczką dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam do suba, lajka. Piszcie komentarze, jak się wam podoba, żebym wiedział, co dalej robić. Pomóżcie mi to przetrwać, żebym się mniej bał, był bardziej dokokszony, na co mam zwrócić uwagę. Także dzięki wielkie, do usłyszenia, na razie.